Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Lata 20, lata 30, taki będzie początek naszej rozmowy i nie chodzi o to, że któryś z nas się w tych latach urodził. Dziękuję. Porozmawiamy sobie o tym, co w piątek i w sobotę na deskach Lubuskiego Teatru, bo zapowiada się no coś naprawdę niezwykłego, powiedziałbym. Dawno, myślę, nie mieli okazji widzowie wybrać się na taki spektakl, ale o spektaklu oczywiście pan dyrektor George and Ira Gershwin. Tak. To jest kolejny odcinek spotkania z wspaniałym twórcą Janem Szurmiejem, który jest bardzo kochany nie tylko w Zielonej Górze, ale u nas szczególnie, ponieważ to już jest jego czwarta realizacja. Przypomnę, po Piaf, Siostruniach, Ach, Odessa Mama, teraz przyszła pora na rodzaj kaprysu teatralnego, zabawki teatralnej, jak sam reżyser to określa, to znaczy próbę przybliżenia atmosfery teatrzyków broadwayowskich lat 20. i 30. Janek bardzo chciał przybliżyć twórczość Iry i Gershwina, George'a Gershwinów, po to, żeby uświadomić ludziom, że na przykład Summertime i inne znane utwory, o których nie zawsze pamiętamy, kto jest ich autorem, są owocem pracy właśnie tych braci. Jeden pisał teksty, drugi pisał muzykę. Poza tym Marta Chłupka stworzyła fantastyczne kostiumy. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo widziałem wczoraj zdjęcia z próby, które mieliście przy okazji konferencji zorganizowanej i wygląda to, no, może się nie znam, ale rewelacyjnie wyglądało. No jak otworzyłeś akurat nie na tym zdjęciu, akurat, to wcale tak. Akurat ta scena, czy ten fragment był wczoraj też prezentowany, jeśli dobrze pamiętam. Wygląda świetnie, po prostu wygląda świetnie. Kostiumy czarująco są, no, zaprojektowane i wykonane naprawdę przepięknie. Scenografia Wojtka Jankowiaka w stylu art dekowskim również przypomina tamten czas. Chcieliśmy i tak popatrzyliśmy sobie z boku, jak już to wszystko stanęło gdzieś na próbach generalnych, weszły te przepiękne aktorki naszego teatru, weszli, czyli Romana Filipowska, Asia Koc, Asia Wąż i Sandra Babi, weszli pięknie ubrani, fantastycznie wyglądający, ale przede wszystkim pięknie grający i śpiewający Wojtek Romańczyk i James Malcolm. I tak popatrzyliśmy na siebie z Jankiem i pomyśleliśmy sobie, i komu to przeszkadzało? Weszliśmy w taki okres we wszystkim pszenno-buraczany, a było tak pięknie, a żal. I kolorową. No warto wspomnieć o tym, że mamy dwie premiery, premierę piątkową i premierę sobotnią, i to dla wielu może być niespodzianka, dla mnie była. Ja myślałem, że to chochlik jakiś się wkradł, że mamy dwie premiery, ale dwie premiery z tego tytułu, że to będą dwa nieidentyczne spektakle. Tak, dokładnie, dlatego że według zasady właściwie teatrów muzycznych, a szczególnie właśnie broadwayowskich, obsady robi się w dublurach ze względu na to, że przy takiej ilości tańca i śpiewu może się zdarzyć sytuacja, że ktoś nie wytrzyma. Czy aktor są mniej dysponowani danego dnia i wtedy natychmiast wskakuje ta druga osoba. W związku z tym gwiazdę wieczoru wymarzoną przez obydwu braci Gershwin, bo taka jest kanwa tego spektaklu, zaczyna się od marzenia i wspólnej piosenki obydwu braci, a co by było, gdyby pojawiła się fantastyczna gwiazda, żeby się wreszcie pojawił ktoś na miarę naszych wyobrażeń, i pojawia się oczywiście, materializuje się taka gwiazda i w pierwszym spektaklu grają Asia Wąż, a w drugim Sandra Babi. I te spektakle różnią się, ponieważ Jan Szurmiej, wiedząc, że aktorki mają różne osobowości, różne głosy, różne interpretacje utworów, dostosował je do nich. I tło jest nieco inne, więc jak ktoś chce mieć ogląd całości, to powinien tak naprawdę przyjść dwa razy. Gwarantuję, że to są różne spektakle, a obydwa bardzo atrakcyjne. Bardzo dużo śpiewu. To jest spektakl z gatunku tych karnawałowych, z dużą klasą, gdzie wychodzi się z uśmiechem na ustach i bardziej radosnym idzie się do domu. Tak jak powiedziałeś, komu to przeszkadzało, właśnie o to chodzi, że jest to rzecz, która wygląda pięknie, tak? I może bardzo mocno optymistycznie natchnąć niejedną osobę, zwłaszcza
zwłaszcza w taką pogodę, byle jaką mamy na przykład. Ktoś tak powiedział, no tak, czasy były piękne dla tych, którzy się właśnie tak bawili, a inni pracowali wtedy. No. Ale ja myślę, że od razu nie trzeba robić rewolucji październikowej i wyrzynać arystokracji i inteligencji, bo ci ludzie też czasem mogą się przydać. No dobrze, to wiemy, co się będzie działo piątek i sobotę w Lubuskim Teatrze, George i Ira Gershwinowie. Mhm. A to w ogóle będzie pracowity weekend dla teatru, a właściwie dla ludzi związanych z teatrem, w związku z tym, że będziemy mieli finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym po raz kolejny uczestniczycie czynnie, absolutnie. No tak, to jest... No trochę inna forma pracy? Nie wiem, czy można to nazwać. No można to nazwać pracą. To nie jest praca, to jest czysta przyjemność, to raz. I dwa, artyści zawsze są z tymi, którzy są potrzebującymi, ponieważ artyści należą do tego grona, więc wiedzą, co robią, co czynią i komu pomagają. No akcji owsiaka nie trzeba reklamować. Absolutnie. I po prostu trzeba nie mieć wyobraźni, żeby ją torpedować. My zawsze będziemy pomagać. Mówię my, mówię o sobie i o tych, którzy mają na to ochotę, bo oczywiście ja tylko zapraszam ludzi z teatru i nie tylko. I korzystają z tego zaproszenia pełnymi garściami. Pojawi się według naszych wstępnych obliczeń około 150 dzieci i młodzieży ze szkół zielonogórskich. Przyjadą wierne nam glinoludy z Bolesławca mimo takiej pogody, ale jak zadzwoniłem do Bogdana Nowaka, szefa Papy Glinoluda, powiedział: Robert, na orkiestrę świątecznej pomocy owsiaka przyjadę nawet na Syberię. No, ja mówię, tu nie Syberia, tu Zielona Góra. On mówi, tym bardziej z rozkoszą przyjadę, więc pojawią się te... No przypomnijmy sobie, jak było w tamtym roku. W tamtym roku było mroźno, nawet delikatny tak śnieg był wtedy w Zielonej Górze, więc no pod tym względem wszystko zapowiada się nieco lepiej, chociaż ten śnieg czasami też dodaje uroku trochę. Oczywiście. Tego rodzaju eventom. Ale w związku z tym, korzystając z okazji, apel: każdy, kto ma ochotę pojawić się w barwnym korowodzie, jest bardzo mile widziany i zapraszamy od godziny 14:00. To nie musi być punkt 14:00. My będziemy już gotowi w teatrze, więc może przyjść babcia, dziadek, tato, mama, dzieci w dowolnej ilości. Dostaniecie, kochani, kostiumy, dostaniecie rekwizyty, lalki, uśmiech przyniesiecie sami. Jeżeli ktoś się odważy założyć kostium glinoluda, proszę bardzo. I barwnym korowodem o godzinie 15:00 wystartujemy z teatru, spod teatru do ratusza. Tam na pierwszej małej scenie wylicytujemy nasze teatralne gadżety, które mamy do, czyli zaproszenia, a właściwie karnety na wszystkie premiery dziecięce przyszłego sezonu i wszystkie premiery dla dorosłych, a potem barwnym korowodem w towarzystwie licznych telewizji, więc jeżeli ktoś chce być gwiazdą i być na pierwszych scenach... Gwiazdą TVN chociażby, bo TVN zapowiedział się, że wejścia z Zielonej Góry będą dokładnie, no to będzie taką gwiazdą, macie szansę, kochani, więc gorąco zapraszam, potem pójdziemy na dużą scenę, pod dużą scenę przy Filharmonii, a potem wrócimy sobie do teatru na ciepłą herbatkę. Potężny finał nam się zapowiada. Wszystko wskazuje na to, że rekordowy pod względem organizacyjnym, chociażby nie wiadomo, jak to ostatecznie będzie pod względem finansowym. Te finanse oczywiście są absolutnie ważne, ale nikt tutaj się nie ściga, bo chyba nie na tym to polega. Ale jak rozmawiałem z organizatorami, rzeczywiście bardzo wiele rzeczy będzie się działo przy okazji tego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze. Mam wrażenie, że nawet trochę można powiedzieć o takim elemencie rywalizacji pomiędzy różnymi grupami, które coś organizują. No każdy chce to zrobić jak najlepiej. To ale dobrze, to bardzo zdrowe. Dobrze, byle efekt był jak najlepszy. To jest tak fantastyczna idea, że po prostu trzeba całym sobą jej pomagać. No i warto powiedzieć o tym, że tegoroczny finał i zbiórka pieniędzy to zbiórka pieniędzy przeznaczona na tak zwane wyrównywanie szans noworodków. No, ci, którzy mają dzieci, na pewno wiedzą, o co chodzi, a ci, którzy nie mają z różnych względów, a może chcą mieć, to też im powinno na tym zależeć, bo to rzecz absolutnie istotna. Ja wczoraj wróciłem z dwóch wywiadówek, więc wiem, co to znaczy wyrównywanie szans. Szczególnie z historii w jednym przypadku. A historia cięższa się zrobiła?
w szkole? Dla jednej z moich córek. No. Nie sądzę, żeby tu chodziło o podteksty polityczne. Nie, absolutnie. No. Sierotka się nie uczyła i matruje jak wół. Tak. Pozdrawiam cię gorąco, wiesz, do kogo mówię. Tak naprawdę nasze dzieci mają więcej historii do nauczenia się, niż my mieliśmy chodząc do szkoły, no, patrząc na to tak już czysto matematycznie i datami. Tak, a rodzice muszą w domu weryfikować. I powinni, od tego są między innymi rodzice, żeby się takimi rzeczami zajmowali. Powiedziałaś o tym, że między innymi do wylicytowania karnety na cały rok, na te wszystkie spektakle adresowane do dzieciaków. A jest taka szansa teoretyczna, że one już być może odbędą się na zupełnie nowej, zewnętrznej scenie teatru? Bo inwestycja, wiadomo, że to za moment ruszy. Dlatego, że mówimy tu o perspektywie paroletniej. My w tej chwili jesteśmy na etapie następującym. Mamy przygotowane projekty nowego budynku, w którym przede wszystkim zasadniczą ideą taką fundamentalną i marzeniem jest teatr lalek dla dzieci. Coś, czego nie ma w całym województwie i co jest bardzo bolesne. I to jest największe moje marzenie, żeby zostawić po sobie taki ślad naszym dzieciom. Więc projekt mamy gotowy, wszystkie ustalenia są gotowe, ale pojawiają się co chwilę komplikacje przed momentem zdobycia, pozyskania pieniędzy, głównie ze środków unijnych, przy bardzo mocnej pomocy i pani marszałek, i pana prezydenta. Pojawiają się jednak problemy natury formalnej dotyczące działek, ale już mamy, myślę, na tyle sensownie ustawioną wspólnie strategię, że do końca marca wszystko uda się zamknąć od strony formalnej, wszystkie uzgodnienia, wszystkie pozwolenia na budowę itd. A potem czas na realizację. A potem czas na realizację i to będzie trwało około 2 lat. Także te karnety będą oczywiście dotyczyły najbliższego sezonu. Czyli w następnym roku. W starej siedzibie, tak. No nie da się ukryć, że tu wszyscy czekają mocno na to, żeby zmieniło się to otoczenie teatru. Dla innych może być ono arcyartystyczne, dla innych jest po prostu śmietnikiem, bo wygląda jak wygląda. Tak sobie myślę, że dużo większy komfort będą mieli nawet ci, którzy będą chcieli przyjechać na spektakl, jak tu się zmieni trochę to otoczenie. No w tej chwili wiemy dokładnie, jak wygląda proces parkowania samochodów tutaj, zwłaszcza w taką pogodę, gdzieś w tym błocie i próbowanie przebrnięcia przez... Mówiliśmy coś o atmosferze przednoburaczanej. To jest taka właśnie trochę matnia. Także najwyższy czas i chwała i pani marszałek, i panu prezydentowi, że znajdują pieniądze, mają pomysły, a my staramy się nie przeszkadzać, żeby zrealizować właśnie taki cel, czyli coś, o czym się mówi od ładnych paru lat, deptak bis, uporządkowanie tej szarej dżungli. Najwyższy na to przyszedł. Absolutnie najwyższy czas, zresztą o tym mówiło się od wielu lat. No jeśli stworzy się tutaj coś zdecydowanie ładniejszego, to też pewnie i turyści przyjeżdżający do Zielonej Góry chętniej wybiorą się gdzieś na Stare Miasto, które wypięknieje, a docelowo będzie też mogło służyć artystom i widzom. O to wszystkim chodzi. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że kiedy rozmawialiśmy przed Nowym Rokiem, zostałem cię gdzieś w Rzeszowie telefonicznie i powiedziałem ci, że znalazł się wykonawca, to tak nie do końca można było uwierzyć w pierwszej chwili. Takie miałem przynajmniej wrażenie, że to... No ciężko było, no dlatego, że to trwa czasowo, pieniądze są określone z góry, ogłasza się przetarg, a potem ludzie się wycofują, bo mówią, no wie pan, za te pieniądze dzisiaj już nie da się wybudować tego. I jest ciężko, ale udało Politycy się. Politycy lokalni trochę rozmawiali na ten temat i niektórzy twierdzą, że budowanie, czy przebudowywanie tego placu bez tego wcześniej zapowiadanego parkingu podziemnego, to trochę takie robienie na pół gwizdka. Ja nie mam zdania na temat tego, czy to jest absolutnie niezbędna rzecz, parking podziemny. Zresztą nie jestem do końca przekonany, czy mieszkańcy Zielonej Góry i ci, którzy tu przyjeżdżają z najbliższych okolic, potrafiliby się szybko przestawić na parkowanie podziemne, czy naziemne nawet, gdyby się pojawiło. No, bo ludzie tak jakoś mam wrażenie, że nie zawsze chętnie są. Znam takie osoby, które do galerii Grafit nie wjeżdżają, bo im tam za ciasno. Do Castoramy na dół tak, ale nie tym wjazdem pierwszym przed rondem, jadąc ulicą Wojska Polskiego od biblioteki, bo tam też jakoś tak... Szczególnie zimą. No, sztuka wyjechać. Ja kiedyś starałem za taką panią, którą pozdrawiam.
Ja się już nie miałem jak wycofać, że ona zatrzymała się w 3/4, ale rzeczywiście pod takim kątem, że chciałem wysiąść i pomóc ją popchnąć, ale bałem się, że mnie... No i co się dziwić, no jeśli są to tak zorganizowane miejsca, no to czasami tak jest, że ludzie niekoniecznie... Ja nie wiem, czy ten parking tutaj, bo gdzieś tam radni podnosili ten temat, czy to jest rzecz najważniejsza. Ja uważam, że parking miał być tylko dodatkiem do tego. Dokładnie, to jest... Poza tym trzeba mieć świadomość, że wybudowanie parkingu to są kolosalne pieniądze. Tu nie chodziło o wielki parking na kilkaset miejsc, tylko bardziej mówiło się o 50 miejscach. Ktoś przeliczył to, że mniej więcej 100 tysięcy złotych kosztowałoby jedno miejsce parkingowe. I to jest prawda, więc pytanie, czy nas stać na budowę takiego parkingu? Tu bardziej chodzi o uporządkowanie całego placu, o wyburzenie tych koszmarnych komórek i zrobienie cywilizowanego zakątka, gdzie można będzie przyjść z gitarą, usiąść przy fontannie, przy pięknie zagospodarowanej zieleni i posłuchać Marka Sitarskiego, który przy herbacie góralskiej zagra kolejny nowy utwór. Trochę jest w tym, że to może być taki rzeczywiście zielonogórski Montmartre, bo gdyby dobrze to wszystko zaaranżować i stworzyć taką przestrzeń dla ludzi, może skojarzenie bezpośrednie nie będzie tutaj idealnym, tak? Ale namiastkom jak może. Ale marzyć dlaczego zawsze nie? Wolno. Oczywiście, oczywiście, że tak. A jak mówimy o marzeniach, jak się żyje od 2 dni w naszym kraju? Dyrektorowi teatru w kraju, który odmienił nam się mocno politycznie. Czujesz się lepiej, bezpieczniej? Powiem ci tak, dyrektor teatru na szczęście ma świat wyobraźni i fantazji i nie musi się zagłębiać. Czyli zawsze się czuje bezpiecznie. W studni z mętną wodą. Niech się o to martwią politycy, niech się tam kąpią, a ja wolę Zanzibar swojej wyobraźni. No. I wolę na przykład zamiast śledzić te mniej czy bardziej pozorowane zmiany, które pewnie niczego tak naprawdę istotnego nie zmienią, czytać sobie Erdmana, Samobójcę, nomen omen, gorzką komedię, którą zdjął, realizację której tydzień przed premierą zdjął Stalin, twierdząc, że jest zbyt pusta i błaha. A Stalin mówiła... wybitnym intelektualistą był. Tak, więc dokładnie, mógł ale koledzy mu powiedzieli, że to jest strasznie błahe i w 2 teatrach zapowiadała się ta realizacja, ale nie doszła do skutku. Tak naprawdę to jest przepiękna historia i na tym się powinniśmy skupić, tak mi się wydaje. Facet o 4 rano wstaje i mówi do żony: Maszka, Maszeńka, Sienia, jest 4 rano, o co ci chodzi, ja chcę spać, jest ciężko, pracowałem, zjadłbym pasztetowej. O 4 rano, postradałeś zmysły, nie chcesz mi dać pasztetowej? Nie. Ja się zabiję. No to się zabij. I poszło w miasto, że facet się zabije. I zaczęli do niego przychodzić artyści, że są gnębieni przez polityków, inteligenci, że są gnębieni przez władzę, ksiądz, że ludzie się nie modlą i tak dalej. I dziwisz się, że to Stalin zdjął? I nie dziwię się. A facet mówi prostą rzecz. No i oczywiście wszyscy go namawiają do tego, żeby popełnił samobójstwo, bo to słuszna idea, tylko w imię jakiejś wyższej racji, dla inteligencji, dla kościoła, dla i tak dalej. A facet mówi: ludzie, dajcie mi przez chwilę możliwość ponarzekania na ten świat, bo to pozwala mi przetrwać w tym świecie. I dajcie mi taką możliwość, i chodzi mi tylko o to, żeby się nie zabijać, tylko żeby sobie zjeść pasztetową o 4 rano. Chciałoby się, żeby człowiek żył w normalnym kraju, w normalnym świecie, w normalnym otoczeniu, żeby mniej więcej rozumiał to, co się dzieje. Ja powiem ci, że przestaje interesować się żywo tym wszystkim, tak? Śledzę to oczywiście siłą rzeczy, bo muszę wiedzieć, co się dzieje wokół nas, po to, żeby być lustrem, jak każdy twórca teatru, między innymi lustrem rzeczywistości, która nas otacza, ale coraz mniej składa mi się to wszystko do kupy i... Ale wielu artystów tak mówi, wielu ludzi związanych ze sztuką szeroko rozumianą, że no niestety bywa czasami tak, że są absolutnie nierozumiani przez polityków, zwłaszcza tych, którzy mają coś do powiedzenia w temacie właśnie
sztuki. Ale teatru. My nie robimy sztuki dla polityków. Nie, oczywiście, że nie, tylko robicie ją dla widzów. My robimy dla tego sieni, który chciał zjeść. Tyle, że moglibyśmy teraz takich. Oni nie jedzą. Moglibyśmy przykładów mnożyć mnóstwo z ostatnich 2 lat, nawet więcej, z ostatnich 10 pewnie lat, kiedy to artyści mieli z różnych względów pod górkę. Ja się zastanawiałem, pytając o tą rekonstrukcję, czy kiedy spotykałeś się gdziekolwiek z kolegami artystami szeroko rozumianymi, to ktoś, słysząc o rekonstrukcji, miał nadzieję, że może zmieni się też taka persona, która ma wpływ na to, co dzieje się w życiu artystycznym i kulturalnym w naszym kraju? Czy takie rozmowy się nie pojawiają? Czy w ogóle wszyscy, jak słyszeli rekonstrukcja w rządzie, to tam takie tam? My jesteśmy piękno duchami, ale nie jesteśmy aż tak naiwni, żeby wierzyć w to, że cokolwiek istotnego się zmieni. No jest tak, jak jest, za tego rządu, niech sobie każdy definiuje po swojemu, to czy będzie Kwiatkowski, Zieliński czy Henryk Maczuga, w moim przekonaniu nie ma najmniejszego znaczenia, bo i tak wiadomo, kto w tym teatrzyku pociąga za sznurki. A oglądałeś słynną aktualnie polską superprodukcję o charakterze quasi historycznym? Mówisz? Mówię o głośnym serialu, który podobno według danych Telewizji Polskiej bije już rekordy popularności. Właśnie nie mogę sobie tytułu przypomnieć. Może i dobrze. Może i dobrze, bo czasami nie warto sobie zaśmiecać głowy. Natomiast no, wiesz, o czym mówię. No jest, pojawił się nowy serial historyczny, miał być super produkcją, jeśli poczytać to, co dzieje się w internecie i ludzi, którzy to oglądali i żywo komentują, mówią, że dawno nie było tak nadmuchanego balonika pod tytułem "Robimy coś genialnego". A jeśli zestawić to z podobnymi produkcjami, które produkowane są w Europie i na świecie, no to wyszło trochę tak jak kiedyś z Wiedźminem. Na szczęście nie mam czasu, żeby oglądać seriale, ani ochoty, nawet jeżeli w nich czasem gram. Mam co robić w teatrze, mam co robić przy dzieciach, wolę z nimi zagrać, nawet jak przegrywam z najmłodszą Kają, bo zbiera diamenciki i tak chachmęci, że zawsze wygra. Już nawet nie pamiętam, jak się ta gra nazywa. W każdym razie we wszystkie gry z dziećmi przegrywam, a lubię wygrywać jak każdy normalny facet. To znak czasów. Myślę, że to jest ciekawsze zajęcie niż oglądanie na przykład takich seriali, czy seriali w ogóle, choć bywają seriale interesujące. Oczywiście, że tak. Zresztą seriale na przestrzeni lat się bardzo mocno sprofesjonalizowały. Może nie wszystkie w Polsce, natomiast na pewno te, które są kręcone na świecie, które no, są wielkimi produkcjami, tylko że podzielonymi w odcinkach. No, spójrzmy na gwiazdy, które grają i jakie są budżety tego rodzaju seriali, więc okazuje się, że można rzeczy robić absolutnie atrakcyjne, tak? I głębokie czasami. Powiem ci, że w teatrze jest o wiele ciekawiej. W teatrze jest jak z żoną. A w filmie, w kinie, czasami w serialu jest tak z kochanką. Kochanka jest zawsze czyściuteńka, pachnąca, uśmiechnięta, ale to jest blichtr, to trwa tylko chwilka, potem już się nie pamięta. To jest magia telewizji właśnie. To jest magia telewizji, a żona to jest prawdziwa magia. Teatr to jest żona. No pięknie. Myślę, że to całkiem niezłe porównanie, że ona może być zadowolona. Wiem, że słucha, dlatego to... Aha, no nie, wszystko jest. Nie, no oczywiście, że tak, ale nie ma to jak miło zacząć dzień, bo to warto sobie sprawić kilka komplementów. Zobaczymy od samego. Zobaczymy, skończy. No, nigdy nie wiadomo. Powiem ci tak, przed przyjściem do ciebie posprzątałem, odkurzyłem, wszystko ładnie poukładałem, przewietrzyłem, żeby zrobić znowu niespodziankę, że jak żona wróci o godzinie 17 zmęczona po pracy, choć jest bardzo szczęśliwa, bo bardzo kocha swoją pracę, konserwatora zabytków, wejdzie i już widzę ten uśmiech na jej twarzy. A jej tylko, już nie będę jej nic więcej musiał mówić, bo ona wie, jak facet posprzątał, to znaczy, że kocha. I że zdrowy. Z tym zdrowiem to jest różnie właśnie. Chociaż powiem ci, że 3/4 mężczyzn, którzy nas słuchają, mówią, niemożliwe takie rzeczy tylko w teatrze. Zapraszamy na George'a i Ira Gershwinów. A będziecie pięknie sprzątać mieszkania swoich żon i własne. Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy. Za